MailerLite, GetResponse, a może Brevo? I jak właściwie wysłać newsletter? W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jaki newsletter wybrać, jak go skonfigurować, a także zintegrować z własną stroną internetową i w trzecim etapie pokażę Ci, jak wysłać newsletter. Wybierając system do e-mail marketingu, powinniśmy kierować się po pierwsze jego funkcjonalnością, a po drugie ceną. Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę z działaniami online, to z pewnością najbardziej odpowiednia będzie dla Ciebie cena równa 0 zł. Dlatego teraz przeanalizujmy darmowe plany oferowane przez tych topowych dostawców. Każda z proponowanych przeze mnie platform do e-mail marketingu ma dostępny całkowicie bezpłatny plan bez żadnego limitu czasowego. Oczywiście możemy aktywować sobie także okres próbny płatnych programów. Warto zerknąć tutaj jednak na limity. Brevo ma limit 300 wiadomości dziennie, ale za to ma integrację z SMS-ami, WhatsAppem itd. Z kolei, gdy zerkniemy w cennik w MailerLite, możemy zobaczyć, że mamy tutaj limit do aż 12 tysięcy wiadomości mailowych miesięcznie. Możemy także tworzyć tutaj strony internetowe, landing page itd. Jest to naprawdę świetna funkcjonalność, jak chodzi o darmowy plan i MailerLite był przez długi okres moim ulubionym systemem do e-mail marketingu. MailerLite ma jednak pewien haczyk, ponieważ tutaj, tak jak widzisz, cała oferta jest przedstawiona poprawnie w języku polskim. Jednak po zalogowaniu do menu i zarządzania całym newsletterem wszystko jest dostępne w języku angielskim. Warto mieć to na uwadze, wybierając ten system do e-mail marketingu. Dlatego trzecią opcją, której zdecydowanie polecam Ci się przyjrzeć, jest GetResponse. Tutaj mamy nie tylko oferty w języku polskim, ale także całe menu i opcje konfiguracyjne newslettera są w języku polskim. To, co zdecydowanie wyróżnia również GetResponse, to funkcje sztucznej inteligencji. Każdy z wymienionych wcześniej aplikacji posiada opcję AI tylko w planach płatnych i to zazwyczaj nie tym pierwszym planiem płatnym, tylko tym najbardziej zaawansowanym. Oprócz tego, że GetResponse jest w 100% po polsku, to cały proces konfiguracji newslettera, wysyłania go jest banalnie prosty. Dlatego teraz Ci pokażę, jak to zrobić krok po kroku. Aby rozpocząć konfigurację newslettera, klikamy w ten wielki przycisk. Link oczywiście do tej strony znajdziesz na dole w opisie. Podajemy tutaj podstawowe dane. Teraz musimy standardowo aktywować swoje konto, klikając w link w mailu. Teraz musimy podać kolejne dane. Jest to wymagane ze względu na to, aby było wiadomo, kto jest administratorem danych osób, które są zbierane do bazy mailingowej, czyli naszego newslettera. Teraz, aby korzystać z darmowego planu GetResponse, klikamy tutaj na dole, może później. Tak jak wspomniałem przed chwilą, GetResponse ma samouczek, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy krok po kroku. Zaczniemy od pierwszego budowania bazy odbiorców. Wybieramy tutaj tą opcję. W pierwszym kroku możemy stworzyć stronę zapisu na newsletter, czyli nasz landing page. Jeśli nie masz swojej strony internetowej, to będzie to na pewno świetne rozwiązanie. Jeśli jednak masz swoją stronę internetową, to możesz pominąć ten krok, ponieważ później zintegrujemy GetResponse z Twoją stroną internetową. Aby stworzyć landing page, mamy dwie możliwości. Możemy użyć tutaj szablonu lub użyć inteligentnego generatora. Ja wybiorę tą drugą opcję. W jakiej branży pracujesz? Niżej musimy opisać produkt lub usługę, jaką świadczymy. Po wpisaniu wyskoczą nam podpowiedzi, z których możemy skorzystać, aby lepiej sztuczna inteligencja rozumiała, w jakiej branży działamy. Teraz możemy dodać dodatkowe komponenty na nasz landing page. Jeżeli są podświetlone, to znaczy, że są aktywne. Jeśli któregoś elementu nie chcemy, to wystarczy, że go tak łatwo oznaczymy. Ja jednak proponuję zostawić tutaj właśnie czat, formularz kontaktowy, lista również może być. Zobaczymy, co nam tutaj sztuczna inteligencja stworzy. Wideo odznaczymy, ponieważ nie będę tutaj dodawał żadnego filmu. No i niżej. Baner dla ciasteczek, no to powinno być aktywne i resztę dostosuję według własnych preferencji. Tak więc jeśli tworzysz właśnie landing page zapisu na przykład na swój kurs lub chcesz sprzedawać jakiś produkt, to warto by było tutaj na przykład FAQ, jakaś galeria czy też opinie innych klientów. Pamiętaj koniecznie, że zaznaczyć tutaj formularz zapisu. I przechodzimy dalej. Teraz musimy wybrać kolory, czcionki, który zestaw po prostu najbardziej nam się podoba. Jeśli żaden nam tutaj nie odpowiada, to możemy przesłać swoje logo, a wtedy sztuczna inteligencja dopasuje nam coś nowego. Lub jeśli chcesz, możesz podać tutaj adres do swojej strony internetowej. Ja podałem link i dostałem takie propozycje. Myślę, że energia będzie tutaj ciekawym wyborem. Po zatwierdzeniu przechodzimy dalej. Teraz sztuczna inteligencja przygotowuje nasz landing page. Musimy poczekać maksymalnie kilka minut. Teraz możemy podejrzeć kilka propozycji, jakie zostały dla nas wygenerowane. Możemy łatwo tutaj ten podgląd sobie zeskrolować, aby zobaczyć, jak to wygląda, lub kliknąć tutaj w przycisk podgląd.
Po wybraniu odpowiedniego szablonu wybieramy ten przycisk. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak dostosować wygląd tej strony. Możemy to zrobić w banalnie prosty sposób. Jeśli masz stronę internetową opartą na WordPressie, to tutaj z pewnością jeszcze łatwiej ci z tym pójdzie. Powiedzmy, dajmy tutaj zapisz się na newsletter, wykrzyknik. W prawym bocznym menu dostosujesz wszelkie detale, takie jak kolor, wielkość tekstu, jego ułożenie, zależnie od elementu, bo kiedy wybierzemy obraz, no to pojawią nam się tutaj oczywiście inne możliwości. Kiedy skończymy, wybieramy tutaj opcję kontynuuj. Teraz mamy kilka opcji, którym warto się przyjrzeć. Pierwsza opcja to podwójne potwierdzenie, czyli kiedy ktoś się zapisuje, musi zatwierdzić to, że chce dołączyć do naszego newslettera. Polecam aktywować tą opcję, ponieważ jeśli trafią ci się jakieś spamboty, to będziesz mieć chwila, moment i zapełnioną całą skrzynkę odbiorców, no i szybko wykorzystasz darmowy dostępny limit. Poza tym będziesz wysyłać później maile do nieistniejących, niezainteresowanych osób. A tak, kiedy ktoś zatwierdzi, no to masz niemal 100% gwarancję, że adres e-mail jest poprawny, a także ta osoba faktycznie jest zainteresowana. Pozostało nam już tylko nazwać nasz landing page, a w zasadzie ustawić dla niego ścieżkę, adres URL, pod którym chcemy, aby był dostępny. Zwróć uwagę jeszcze na to miejsce, ponieważ tutaj możesz wybrać kilka domen, w których chcesz, aby był twój landing page. I robimy publikuj. Teraz pokażę ci, jak zintegrować newsletter ze swoją stroną internetową opartą na WordPressie. W tym celu wejdź na swoją stronę internetową, a następnie zaloguj się do panelu administratora. Wybieramy wtyczki, dodaj nową i tutaj musimy wyszukać wtyczki GetResponse. To jest ten plugin, więc go instalujemy. Uruchamiamy. Teraz wracamy na stronę GetResponse i wchodzimy w integrację. Mamy tutaj także możliwość integracji z Zapierem, czyli takim systemem do automatyzacji i łączenia różnych aplikacji ze sobą dzięki sztucznej inteligencji, bez konieczności programowania. Jest naprawdę świetne narzędzie, ale my tutaj chcemy się połączyć ze swoją stroną internetową. Mamy tutaj wiele możliwości, takie jak na przykład Shopify, PrestaShop i tak dalej. My jednak chcemy się połączyć tutaj z WordPressem, więc wybieramy tą opcję. Zanim aktywujesz integrację, to zerknij koniecznie tutaj na wymagania. Sprawdź, czy twój WordPress jest w aktualnej wersji, sprawdź, czy masz odpowiednią wersję PHP, a także, czy twoja strona internetowa ma certyfikat SSL. Jeśli go nie ma, to koniecznie musisz go włączyć. I klikamy tutaj połącz. Ekstra, udało nam się połączyć GetResponse z naszą stroną internetową WordPress. Teraz dodajmy pop-upy, czyli takie wyskakujące okienka, które w tym przypadku będą miały za zadanie zbierać chętnych na newsletter. Jest tutaj kilka możliwości, jak możemy taki pop-up stworzyć. Po pierwsze, jeśli używasz na przykład Elementora, to trzeba dodać klucz API, a następnie możesz stworzyć pop-up i po prostu łatwo wszystko się to zintegruje. Druga opcja to możesz użyć specjalnej wtyczki do formularzy, czy też właśnie do pop-upów i również podać klucz API, aby to wszystko dobrze działało. My użyjemy tutaj trzeciej opcji, czyli najbardziej uniwersalnej, ponieważ jeśli nawet nie masz strony opartej na WordPressie, to ta metoda również zadziała. Na stronie GetResponse wybierz narzędzia, a następnie tutaj w drugiej kolumnie wybierz formularze i pop-upy. Tu mamy świetnie wytłumaczone, czym właściwie są te pop-upy i przechodzimy dalej. Teraz musimy wybrać, czy chcemy, aby właśnie to był pop-up, czyli wyskakujące okienko, czy chcemy, aby formularz był osadzony na stronie. Ja chcę, aby to okienko wyskakiwało, więc wybieramy tę pierwszą opcję i przechodzimy dalej. Tutaj również możemy skorzystać ze świetnych, gotowych szablonów. Wystarczy je przewinąć i wybrać ten, który najbardziej się Tobie podoba. Ja wybieram ten, bo jest najbardziej uniwersalny. Klikamy w ten przycisk. I dostosowujemy teraz nasze okienko pop-upu. Kiedy wszystko dostosujemy i podoba nam się tak, jak to powinno wyglądać, no to oczywiście zapisujemy i przechodzimy dalej. Teraz mamy dodatkowe możliwości, dzięki którym możemy precyzyjnie targetować, komu ma się wyświetlać nasze okienko zapisu na newsletter. Więc zacznijmy od grupy docelowej i tu możemy wybrać, aby wszyscy widzieli to, albo ja zaznaczę tylko nowi. Urządzenia wszystkie, mobilne, stacjonarne, proponuję zostawić wszystkie. I kraj wszystkie, no albo ustaw tutaj tylko i wyłącznie Polskę, jeśli chcesz uniknąć botów. Ale uważaj, bo tu również przez to możesz stracić klientów, którzy na przykład używają VPN-a lub po prostu są z zagranicy. Więc jeśli oferujesz tylko i wyłącznie usługi lokalnie, no to może warto zaznaczyć tutaj tylko i wyłącznie Polskę. Targetowanie e-commerce przyda ci się, jeżeli masz sklep internetowy. I tutaj mamy wyzwalacze, które musimy również skonfigurować. Proponuję ustawić tutaj po n liczbie sekund i ustawić właśnie na przykład na 15. Po przewinięciu strony to również jest dobra opcja, kiedy ktoś jest zaangażowany już w przewijanie naszej treści. 25 jest ok, ja ustawię tutaj akurat 30. Przy zamiarze opuszczenia strony, czyli to jest tak zwany exit pop-up, to też jest świetna opcja. I zapisujemy. Przechodzimy dalej. Teraz tu musisz wybrać, czy chcesz, aby pop-up wyświetlał się na całej stronie, czy tylko w jakichś konkretnych miejscach.
Jeśli nie zainstalowaliśmy wcześniej wtyczki WordPress, nie zrobiliśmy całej konfiguracji lub jeśli nie mamy po prostu strony na WordPressie, to musimy zaznaczyć ten kod i wkleić go w odpowiednim miejscu na stronie. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, powinieneś mieć taki widok i tutaj jest opcja aktywowania tego pop-upu, czy ma być on włączony, czy wyłączony. Możemy go oczywiście też tutaj dalej edytować. Sprawdźmy jednak teraz, czy on właściwie prawidłowo działa już na naszej stronie internetowej. Aby mieć pewność, że wszystko działa, otworzyłem tryb incognito i tak widzisz, nasze okienko jest już tutaj dostępne. Zareagował prawdopodobnie na to, że wyjechałem myszką poza ekran, czyli uruchomił się exit pop-up. Na koniec pozostał nam trzeci etap, czyli jak wysłać newsletter. Teraz Ci to pokażę. W panelu Get Response wybieramy narzędzia, a następnie wybieramy tutaj pierwszą opcję z góry. Tak jak wspominałem, Get Response jest niezwykle proste i intuicyjne, bo mamy tutaj wprowadzenie do całego procesu tworzenia newslettera. I możemy tutaj stworzyć go samodzielnie lub przy pomocy kreatora AI. Ja wybiorę tutaj tą drugą opcję. Dzięki tej funkcji sztuczna inteligencja pomoże nam przygotować całą treść newslettera, więc tak naprawdę możesz mieć tylko koncepcję w głowie, co chcesz przekazać swoim odbiorcom, a nie musisz już tworzyć copywritersko, technicznie całej treści. Powiedzmy, że treść będzie dotyczyła nowego filmu na YouTube. Wprowadziłem tutaj opis, wybrałem odpowiednią tematykę firmy, no i przechodzimy dalej. Wybieramy teraz styl, w jakim chcemy dotrzeć do naszych odbiorców. Ja wybiorę sobie tą opcję i idziemy dalej. Teraz musimy wybrać układ wiadomości, czy chcemy mieć zwykły tekst, czy jednak z kolumną. Niżej dopasowujemy pakiet kolorów, czyli to, jak ma wszystko wyglądać. Logo, jeśli chcesz, oczywiście możesz też wgrać. I przechodzimy dalej. Teraz sztuczna inteligencja przygotowuje dla nas nasz newsletter. Musimy poczekać prawdopodobnie kilkanaście sekund. Super, tak jak widzisz, cała treść jest już gotowa. Mamy tutaj nagłówek, mamy tutaj treść, która została stworzona i jest ona napisana poprawnie w języku polskim. Oczywiście wszystko możesz sobie dostosować, jak tylko chcesz. Tak jak wcześniej w przypadku kreatora landing page. Możesz sobie to oczywiście też przesuwać, zmieniać i dostosować jak tylko chcesz. Jeśli wszystko jest gotowe, robimy dalej. Warto było jakoś nazwać naszą wiadomość. Ja ją nazwę newsletter 1. Niżej wybieramy listę mailingową. Następnie zatwierdzamy, z jakiego adresu ma zostać wysłany e-mail, no i na jaki możemy odpowiedzieć. Tutaj mamy jeszcze taki komunikat, który sprawia, że musimy uwierzytelnić swoją stronę w pewien sposób. Wymaga to dodania odpowiednich rekordów DNS do naszej domeny, albo możemy po prostu wyłączyć opcję uwierzytelniania bezpieczeństwa, ale lepiej mieć ją włączoną. Odbiorcy, grafika, treść, wszystko jest tutaj ustawione poprawnie, więc przechodzimy dalej do wysłania newslettera. Zanim jednak to zrobimy, możemy jeszcze wysłać test do siebie, co warto sprawdzić, ponieważ wtedy mamy podgląd do tego, czy faktycznie wszystko dobrze jest ustawione, czy wiadomość poprawnie się wyświetla, a może jeśli przeczytamy ją jeszcze raz, to okaże się, że któreś zdanie wolelibyśmy zmienić. Ok, tutaj mamy podgląd. Jeśli wszystko jest w porządku, wszystkie parametry się zgadzają co do wysyłki naszego newslettera. Kiedy wszystko jest gotowe, jesteśmy pewni, że jest poprawnie, to zjeżdżamy jeszcze niżej i tutaj musimy w tym miejscu zatwierdzić, żeby wysłać nasz newsletter. Mam nadzieję, że ten obszerny poradnik, w którym pokazałem Ci, jak wysłać newsletter, pomoże Ci wybrać najlepszą platformę, skonfigurować cały system do e-mail marketingu, czyli Twój newsletter na stronie. No i po trzecie, będziesz wiedzieć, jak je wysyłać za pomocą sztucznej inteligencji, aby te treści faktycznie przyciągały chętnych i realizowały Twoje założone cele związane z e-mail marketingiem. Pamiętaj, jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w zakresie sztucznej inteligencji, automatyzacji, czy też właśnie tutaj wdrożeniu tego systemu do e-mail marketingu, to napisz do mnie śmiało na kontakt@jangulczynski.pl. Jeśli film Ci pomógł, pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowościami i praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!